Cześć, witam was w kolejnym odcinku programu Turbo Pływak. Przepraszam za tą bardzo długą przerwę. Mam nadzieję, że tęskniliście. A moim dzisiejszym gościem jest wicemistrz świata, mistrz Europy, finalista Igrzysk Olimpijskich, Konrad Czerniak. Witam. Konrad Czerniak, wicemistrz świata, mistrz Europy, finalista Igrzysk Olimpijskich? No nie do końca, ale Konrad Czerniak. No dobra, to tutaj mała pomyłka chyba zaszła. Jak widzisz, zrobiłeś ten sam błąd, co wszyscy robią. Codziennie dostaję wiadomości różne od różnych trenerów. Zapraszają na różne spotkania, wywiady, na zawody. Najśmieszniejsza sytuacja ostatnio była, jak dostałem zaproszenie od trenera Francji na zawody, na otwarte mistrzostwa Francji. Wszystko miałem opłacone, zakwaterowanie, wszystko. Miałem już jechać, ale jednak stwierdziłem, że to nie jest dobry pomysł i przekazałem wiadomość temu starszemu. Oh my god, that was so funny! Masz numer do Konrada, bo pewnie często załatwiacie takie sprawy. Pewnie, zaraz zadzwonię, nie ma problemu. A few moments later. No i już pokonując nasze małe problemy techniczne, Konrad Czerniak, mistrz Europy, wicemistrz świata, finalista Igrzysk Olimpijskich, razem ze mną. Witam cię serdecznie. Witam, Marcin. Siemka. Cześć. Jesteś jednym z najbardziej doświadczonych zawodników kadry. Czy widzisz jakieś zmiany zachowań zawodników w podejściu do treningu, w podejściu do zawodów między zawodnikami w kadrze, którzy byli 10 lat temu i tymi, którzy są obecnie? To rozumiem, że mój poprzednik nie odpowiedział na te wszystkie pytania i będę musiał się męczyć. Okej, dobra. No, obserwuję pewną zmianę. Wydaje mi się, że nie wiem, 10 lat temu, jak jechałem na Mistrzostwa Świata na przykład w Rzymie w 2009 roku, byłem jednym z młodszych zawodników na tych zawodach. Wtedy też gdzieś taki debiut chyba nawet z Radkiem Kawęckim pierwszy raz na takiej ważnej imprezie, więc tak naprawdę ten wiek seniorski razem weszliśmy i na pewno było więcej takich starszych, doświadczonych zawodników. Teraz brakuje tego, bo wiadomo, że ta kadra będzie się cały czas rotowała, aczkolwiek fajnie by było, żeby jednak ci seniorzy byli i w jakiś tam sposób przekazywali te doświadczenia, swoją wiedzę tym młodszym. Może też problemem jest tutaj media społecznościowe trochę. No to ciekawe. No już taki zawodnik, przykładowo mistrz Europy, juniorów, mistrz Polski, tak naprawdę jest spełniony, prawda? Gdzieś tam ma swój profil, obserwujących ludzi, masę fanów. No i gdzieś tam jest już po części spełniony. I dla niego następnym celem, czyli medal mistrzostw świata bądź Europy seniorów, już nie jest tak naprawdę taki ważny. Już nie jest takim skokiem do mediów, tym, tak? Gdzie ma klapki zamknięte na oczy i dąży do tego po prostu nieustannie. Pierwszy medal Mistrzostw Europy seniorów w Budapeszcie był brąz. Wiadomo, pierwszy medal, była euforia, było zadowolenie, no ale jednak z trenerem nie byliśmy do końca zadowoleni. Wiedzieliśmy, że stać było nas na złoto. Pamiętam też kiedyś rozmowę z Pawłem Korzeniowskim, jeszcze za czasów małolata. Mówił, żeby jak najszybciej zapomnieć o tym medalu i koncentrować się na następnym. Po prostu nie ma tak, że możemy rozpływać się nad tym medalem, nie wiem, parę lat i po prostu to nas tylko ściągnie w dół. Musimy cały czas poprawiać się, dążyć do tego, aby poprawiać technikę, czasy, siłownie i wszystkie elementy techniczne. Trzeba po prostu zapomnieć o tym medalu, koncentrować się na następnym zadaniu, tak jakby go nie było. Konrad Czerniak, pierwsza konkurencja. 50 zmiennym do tyłu. Oj. Co ja ci to pokazywałem? Na miejsca. Hop. Dobra.
No. Ale poszedł. Ale grzbiet ciężki. Grzbiet ciężki, no, żaba cięższa. Minuta 28. 48. Więc jest... Z tego co pamiętam, to jakiś rekord świata chyba. Dobra. Powiedz, kilka lat spędziłeś w Hiszpanii. 8. Trenując 8 lat. Trenując pod okiem Bartka Kiziorowskiego. I tam poznałeś swoją wielką miłość. Tak. Tico Madryt. I chciałem cię zapytać, jak doszło do tego, że takim uczuciem darzysz ten klub. Jak doszło do tego spotkania? W sumie, jadąc do Hiszpanii, nie byłem wielkim jakimś fanem żadnej z chyba z hiszpańskich drużyn. Zawsze obserwowałem i Real Madryt, Barcelonę, Atletico w zasadzie może mniej. Pierwszy mój mecz w Madrycie był jednak na stadionie Santiago Bernabeu. To znaczy mój mecz, nie grałem. Ale miałeś propozycję. Ale miałem propozycję, no odrzuciłem, no bo wiadomo, to nie był ten klub. I w zasadzie później nie byłem na żadnych meczach. Parę lat minęło, przeprowadziłem się w miejsce blisko stadionu Atletico. I z opowieści Hiszpanów, trenujących ze mną w grupie, mówili, że jest atmosfera dużo lepsza niż na Santiago. No nie dowierzałem temu, bo mówię, no jak, mniejszy stadion, gdzieś tam nad autostradą część trybuny wyrasta. I poszedłem na jeden mecz i w zasadzie od pierwszego meczu miłość po dziś dzień i pewnie po grup Atletico, no zachwyciło mnie grą. Przede wszystkim wsparciem kibiców i ta atmosfera, życzliwość tych ludzi i też słyszałem, nie wiem czy to jest prawda czy nie, niepotwierdzona od kolegi właśnie z Hiszpanii, który jest wielkim kibicem Realu Madryt, no że jednak większość kibiców w Madrycie, takich rodziwych, to jest za Atletico. W historii tego programu były różne modyfikacje, okularek, różne techniki rzutu. Jaki masz pomysł, Konrad, na tą konkurencję? O, tam macha. Siema! Jaki masz pomysł, Konrad? Jaki? No, trochę trenowałem w Hiszpanii. No dobra. Było tak, że trener powiedział, jak zarzucę, to mam wolę. No proszę. Bach! Czyli to jednak nie AWF Warszawa to wymyślił. Zgapili. Zgapili. Szwedki lepsze jednak, co? Dużo lepsze, nie tam jakieś kobry. Fajna nazwa. Czemu kobra, Konrad? Czemu kobra? Nie, gdzieś tam na osiedlu się to zaczynało. Na ośce znaczy tak zwanej? Na ośce. Oni pamiętam do mnie, kumple, powinniśmy grać w piłę. Jest kobra? Konrad, o to chodzi. Jakąś kobrę ktoś wzywa, nie? No jestem istotny. A twój trener ówczesny, Bartek Kiziorowski? Nie. Za Realem. Tak. Czy były jakieś... Być może jestem też za Atletico, żeby trochę tam dokuczyć i to też zaważyło na tym. I po prostu jego takie spojrzenie na ten Real, że jest najlepszy i tak dalej, że... No tak, wspólnie meczy nie mogliśmy oglądać, bo by chyba latały noże i nie wiadomo co. Komentarze po meczach oczywiście były. Trzeba było nieraz przełknąć ten gorycz porażki, ale na przykład był taki mecz, gdzieś tam 4-0 Atletico wygrało, przychodzimy. Ja oczywiście zadowolony, Kidzier unika mnie wzrokiem. Co? Piona, oczywiście poszła do niego piona, więc taki miałem dzień. No były mecze w Lidze Mistrzów oczywiście, wielkie mecze. Też fajne było to w Madrycie, że na Sol, gdzie w zasadzie samo centrum Madrytu,
też centrum chyba Hiszpanii. Wielki rynek, dwie flagi Atletico, Realu, dwa zespoły z jednego miasta w finale Ligi Mistrzów i to też na pewno było niebywałe. Stadionu Atletico. Kłaniamy się. Mecz ten komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dobry wieczór Państwu. Kibice gotowi, piłkarze chyba też. Zapraszamy. Dzisiaj Atletico Madryt gra przeciwko Chelsea. Brawka! Nie mogę wyjść z podziwu. Bramkarz. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Znalazł, świetnie przejął to prosto na wypadanie. Nie wierzę. Może być decydująca. Dzieł kultury popularnej. Na przykład psa Griezmann. Mamy bramkę. Wyrównanie. I co dalej? O nie. Szansa Gameiro. Tak, Marcin, tak. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Jest zawod Morata. Zalatwo, kolejny do kolekcji, mają już... Teraz starcie tak. Z gospodarzami. Jany Hołm. Hiszpanie. Karol Ostrowski. Kontra ja i Konrad Czerniak. W zasadzie Konrad Czerniak i ja. W prezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Oliwier Żiru. Klepka. Dobrze. I? Jest! Dobrze. Kiedyś dużą popularnością cieszył się twój film Spacer Farmera. Gdzie pokonujesz, to było już kilka lat temu, gdzie pokonujesz 50 metrów z obciążeniem 20-kilowych. Jak dojść do takiego poziomu wytrenowania płuc, żeby można było pokonać taki dystans pod wodą? Myślę, że to lata treningów, to nie było żaden trening specjalistyczny po to, aby przejść ten odcinek, po prostu gdzieś na treningu. Pewnego dnia podszedł do mnie Bartek, dał mi 15 kilo ciężarek i mówi, masz przenieść to na drugą stronę. Mówię, co? Jak przenieść to na drugą? Mam wyjść z wody i przenieść? O co chodzi? No pod wodą, po prostu spacerkiem przenieść to. Ustaw się jakoś tak, bo to też trzeba się odpowiednio ustawić. Musi być kąt taki dociążający nas do dna. Aczkolwiek podłoga też jest podłoga. Kafelki są dosyć śliskie, więc to też nie jest łatwe zadanie. No tutaj na Aqua Lubi miałbyś podgórkę. No trochę podgórkę. No muszę kiedyś spróbować właśnie. No i powiedział, żebym przeniósł to na drugą stronę. No i w zasadzie pierwsza próba skończyła się chyba na 20 metrze. I gdzieś tam za czwartym, piątym razem przeszedłem to. I później tego nie kontynuowałem i po dwóch latach chyba przypomniało mi się to ćwiczenie. Zrobiłem sobie pierwszy raz, oczywiście przeszedłem 25, ale już później się skoncentrowałem i właśnie kumpel nagrał mi to. No i stwierdziłem, że coś takiego wartego uwagi i raczej niespotykanego można by udostępnić. Zasady są mega proste. No, jak dla ciebie. Mega cwaniaczku. 25 delfinem pod wodą. Na miejsca. Brałeś udział w teledysku Grupy Mistrzów.
mam nieprzygotowane to pytanie, jak ja mam je zadać. O co ja bym cię chciał spytać z tej drużyny? Powiedziałem grupa mistrzów. No. Drużyna mistrzów, oczywiście. Przecież będę to ja nawet nie słyszałem. Ale na pierwszej i drugiej to powiem ci, że można powiedzieć, że się wychowałem. No bo to, ta płyta gdzieś wyszła, jak miałem 16-17 lat, więc to był taki okres, gdzie już zacząłem widzieć na horyzoncie te zawody rangi międzynarodowej i bardzo mocno jak wrył się we mnie w ten przekaz drużyny mistrzów. Co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś prawdziwy raz. Raz, jeden, drugi, trzeci. Sztuką jest odpuścić sobie te balety. Dlatego chciałem cię zapytać, jak wyglądała współpraca na planie teledysku do klipu z trzeciej płyty drużyny mistrzów. Współpraca. No zaczęło się wszystko od telefonu Romana Boskiego do mnie, że chciałby mnie wystąpił w klipie, ponieważ on też gdzieś tam miał swoje teledyski, gdzie pływał pod wodą, chyba z Sokołem nawet taka piosenka. I oczywiście zgodziłem się, ponieważ też słuchałem, też olbrzymia motywacja. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla innych zawodników. I fajnie też, no zazwyczaj te teledyski wszystkie były nagrywane z zawodnikami MMA, bokserami, a tutaj pływanie, myślę, że no tę dyscyplinę naszą też trzeba trochę podpromować i akurat się udało tak, że Roman odezwał się, przedstawił ten projekt. No i nam powiedział, że jest jedna piosenka, którą ma w całej płyty, chciałbym nagrać do niej teledysk, w którym wystąpię. Mówię, no jak najbardziej, nie ma problemu. Przyjechała ekipa 9 liter, więc tak naprawdę jedni z największych kozaków w Polsce, jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, bo Paluch, drużyna mistrzów, Kękę, więc te wszystkie teledyski są od nich. I wiedziałem, że to będzie po prostu mega dobry teledysk. Tym razem profesjonalnie wkroczyli do akcji, chyba 6 rano się spotkaliśmy u mnie w domu, nagrywaliśmy poranek, na początek przesłuchałem płytę, zobaczyłem, że to jest też dograł się Paluch, więc było mega pozytywne zaskoczenie. Kręciliśmy chyba 8 godzin cały tyle, więc powtarzaliśmy, tych prób było naprawdę wiele i chyba wyszło tak, jak miało wyjść. No, bardzo fajne doświadczenie, no mam nadzieję, że może się uda jeszcze z raz gdzieś wystąpić, no i fajna pamiątka na całe życie też. Naukę na najwyższy lot, po latach jestem pewien, że sport dał mi najwięcej. Jakie byłoby to życie bez sportu, motywację i zachętę, by się ruszać jak sportu. Zdrowym ciele, zdrowy duch, więc jesteś we mnie w bloku. W życiu rób, daje siłę, teraz ty ją też poczuj. Jakie byłoby to życie bez sportu, porzuć opór. Dla kondycji swej bramę otwórz, trening powtórz 1000 razy albo i więcej, poczuj moc. Kiedy bije mocniej twe zdrowe serce. Konkurencja specjalna. Robisz 15 fikołków w miejscu, a potem 15 na gaz. To jest zgapione z Turbo Kozaka oczywiście, jak cały ten program jest zgapiony, tak konkurencja też jest zgapiona. Wiedziałem, fucking wiedziałem!